Cześć, witajcie na moim kanale. Ci, co mnie znają, to już nie będę tłumaczył. Słuchajcie, ci, co jeszcze nie, zapraszam do subskrypcji. Oczywiście przekonacie się, że to nie boli, a w życiu przydatne rzeczy się dowiecie czasem akurat ode mnie. Może akurat gdzieś tam trafię w wasz temat, który potrzebujecie. Słuchajcie, generalnie dzisiaj zajmiemy się czym? Mamy takie bardzo charakterystyczne i specyficzne łożysko SKF-a. Jest to łożysko, słuchajcie, które pochodzi gdzieś od jakiegoś wózka widłowego. Kiedyś takie dostałem jako uszkodzone. Natomiast słuchajcie, no co z takiego łożyska można zrobić? No, jak to wykorzystać łożysko 6022. Natomiast słuchajcie, chcę wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób bardzo łatwy można sprawdzić to łożysko. Również w jaki sposób można takie łożysko zregenerować. No i teraz słuchajcie tutaj, żeby to miało ręce i nogi. Zaczynamy od czego? Łożysko to jest BMB 6022E, jest to łożysko SKF-a. Montowane w wózkach widłowych, kto nie oglądał od początku, to nie wiem czy nadmieniałem czy nie, to są wózki widłowe. Te silniki odpowiadają, słuchajcie, za prędkość jazdy silnika, czyli za prędkość obrotową silnika, któregokolwiek, czy prawego, czy lewego. Być może jeszcze gdzieś w czymś takie łożysko jest stosowane. Nie wiem, ja wiem tylko tyle o tych pojazdach. No i teraz słuchajcie tak. W jaki sposób sprawdzić możemy? Otóż potrzebujemy do tego zasilacz. Oprócz zasilacza potrzebujemy najprostszą diodę świecenia. Oczywiście tutaj parametr R jest założony, żeby nie uszkodzić niczego. No i dobra, słuchajcie, bierzemy się za zapinanie okablowania. Wtyczkę w takim łożysku mamy, tak jak tutaj widzicie, 4-pinowa wtyczka. No i tak, słuchajcie, biorę się za podłączanie zasilania. No i tak, łączymy zasilanko do tej wtyczki. Mamy jeden biegun. No i dobra, słuchajcie, zasilanie mamy wpięte w łożysko, prawda? Ja to może pokażę troszeczkę z dalsza, żeby to widać było. Mamy wpięte zasilanie. No i teraz słuchajcie tak, zapinam diodę świecącą, którą podłączam pod któryś tam z dowolnych kanałów tego łożyska. No i teraz słuchajcie, będę musiał zgasić światełko. Weź na chwilę. Zgaszę światło, słuchajcie, żebyście widzieli. Tutaj mam przygotowaną już diodkę świecącą, prawda? I teraz patrzcie, co się dzieje. Nie wiem, jak to będzie, słuchajcie, widać po zgaszeniu światła. Ja próbuję obracać. Widzicie na ekranie? Myślę, że widzicie, jak zachowuje się moja dioda świecąca. Im szybciej kręcę, tym to miganie jest szybsze. Jak zatrzyma się gdzieś w jakimś kulawym miejscu, gdzie później o tym porozmawiamy. W każdym razie, im szybciej kręcimy, tym szybciej mryga. No i dobra. Jeden kanał mamy sprawdzony. No i słuchajcie, podłączamy drugi kanał. Mamy podłączony, gasimy światło. Próbujemy kręcić łożyskiem. No i co mamy? Efekt, słuchajcie, mamy taki, że ta dioda świeci światłem ciągłym, czyli jeden z kanałów jest uszkodzony. No i dobra, testu dalej nie robimy, bo konieczności takiej nie ma, więc ktoś, kto jest zainteresowany oglądaniem dalej filmu, to zapraszam. Jeżeli kogoś nie interesuje, może oglądać jak dobra, spotykamy się ponownie. No i teraz tak, słuchajcie, rancik tutaj został częściowo porozginany, w całości nie ma konieczności. No i teraz słuchajcie, co musimy zrobić? No i normalnie w życiu musimy, tutaj wkładając śrubokręt, delikatnie oczywiście podnosząc, żeby gdzieś tam nie szaleć, bo nie ma konieczności. O, udało się. Słuchajcie, wyciągnęliśmy naszą bieżnię tutaj z czujniczkiem i oczywiście
nasze kółeczko obrotowe, nie? Inaczej zwane łożyskiem. No i teraz słuchajcie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że producent nie poświęcił się za bardzo, a powinien. I no i słuchajcie, w czym jest myk? Łożysko po tej stronie jest hermetycznie zamknięte. Tak jak widzicie, nie dostają tu żadne się śmieci, żadne brudy. Po drugiej stronie dla producenta jest ono hermetyczne, aczkolwiek nie jest. Dlaczego? Dlatego, że jak dostrzeżecie bardzo dobrze, to tu ja Wam pokażę. O, słuchajcie, wyciągam smar. No właśnie, wyciągam smar, a nie powinienem. Po prostu o-ring, który mogli zastosować za grosze względem łożyska, które kosztuje od kilkuset złotych do ponad 1000 złotych, po prostu nie zrobili nic. I najnormalniej w życiu takie łożysko, które dostanie temperaturę, a musi dostać, bo chodzi na silniku, robi co? Robi nam psikusa, słuchajcie. Psikusa nam robi w postaci takiej, że tu zaczynają się gromadzić oprócz smaru opiłki i inne rzeczy. No właśnie. No i teraz słuchajcie, co z tym fantem zrobić? Wyczyścimy. Obawiam się, że czyszczenie może nam nie pomóc za bardzo. Natomiast spokojnie, słuchajcie, nie martwcie się. To jest dopiero początek, nie? Mamy wszystko wyczyszczone. Słuchajcie, teraz pasowałoby wyczyścić bieżnię. Magnesu oczywiście, nie? Ja Wam zaraz wytłumaczę wszystko. Kto nie ogląda filmu od początku, to pamiętajcie, zapraszam do subskrybowania kanału. To się przydaje. A jeszcze jest jedna sprawa, bardzo ważna, słuchajcie. Jeżeli oglądacie jakikolwiek filmik u mnie, który jest w formie porad, czy jakichś tam napraw, ja z tego, słuchajcie, z tej naprawy nie mam nic, bo mi to jest na przykład do niczego niepotrzebne. Oprócz tego, że wkleję filmik, który sobie oglądniecie. Jeżeli oglądacie ten film, to przede wszystkim pamiętajcie, zasada jest taka. To łożysko gdzieś tam komuś prezentowałem i ono wystartowało. To jest u mnie warunek. Jeżeli ja pokazuję filmik, to tylko pod warunkiem takim, że łożysko, które na przykład, przykładowo to łożysko, które zrobiłem, ono wystartowało, bo inaczej to by się mijało z celem pokazywanie napraw, porad i tak dalej, jeżeli to by się nie sprawdziło, nie? No i dobra, słuchajcie, bieżnie mamy co prawda wyczyszczone, prawda? I robimy teraz tak. To samo w odwrotnej kolejności. Zakładam z powrotem. Aha, nie powiedziałem jednej rzeczy, jak mamy otwarte. Słuchajcie, tu dookoła to jest część magnesu. Ten magnes ma najnormalniej w życiu takie kreseczki na sobie, po prostu bieguny. I ten magnesik obraca się względem czujnika, który jest tutaj, o którym na razie nie mówię, bo być może nie ma konieczności. Natomiast co teraz robię? Teraz muszę wcisnąć łożysko z powrotem. Czy czujnik wcisnąć z powrotem w łożysko? Jak go zwał, tak go zwał. Mamy wciśnięte. Na razie nie zaklepujemy blaszki, bo być może przyda się to ponownie do rozbiórki. Może nie. No i teraz słuchajcie, robimy tak. Ponownie ustawiamy napięcie na zasilaczu. A, żebyście się przypadkiem tutaj pewnie zadacie pytanie. No chłopie, podłączasz. Powiedz, jaki ten zasilacz podłączasz, jaki masz naprawdę wyprowadzone bieguny. Więc otóż słuchajcie, dlaczego tego nie robię, dlaczego o tym nie mówię? Dlatego, że słuchajcie, rzeczy techniczne, które są, staram się tylko podawać osobom, którzy wspomagają mój kanał. Jeżeli Wy tylko oglądacie filmik, to zapraszam do wspomagania kanału, a wtedy dowiecie się szczegółów technicznych, a jest tu już ludzi, którzy mi zaufali. A to, słuchajcie, naprawdę ma sens, bo to się w życiu ludziom przydaje. No i teraz, słuchajcie. Nie wiem, czy widać. Gdzie jesteś, dziutko? Cholercia zakamuflowała się gdzieś. Dobra, nieważne. Wystawimy ją tutaj bardziej do pola widzenia. O! Widzimy, prawda? No dobra. Mamy, pracuje. Kręcimy łożyskiem. Wszystko działa. No dobra, ale co się dzieje teraz z kanałem następnym? Więc kanał następny przepinamy. Łożysko świeci. Znaczy diutka świeci, ale niestety nie pulsuje. Czyli
zabieg niestety się nie udał. No to więc słuchajcie, co robimy. Wypinamy całe ustrojstwo. Wyciągamy po raz kolejny to łożysko. No i teraz już będzie cały, słuchajcie, gwóźdź programu. A zajmuję się tym, ponieważ, słuchajcie, łożysko jest naprawdę specyficznie bardzo dziwne i cholernie drogie. No i dobra. I teraz tak. Za co się bierzemy dalej? Więc teraz już od razu mówię, oprócz szczegółów technicznych, resztę możecie wiedzieć. Tutaj, słuchajcie, mamy czujnik halotronowy. Tu. Jest to czujnik, który czyta sobie magnesik. No i co my musimy? Musimy najnormalniej w życiu ten czujniczek wymienić. Nie wiem, gdzie on w tym momencie pod ręką jest, bo go dziś amba wcięła. Ale go zaraz odgrzebię i Wam pokażę. W każdym bądź razie ten czujniczek trzeba wymienić. Także będę zmuszony usunąć tutaj ten czujnik. Zamontować dokładnie drugi w tym samym miejscu, skierowany płaszczyzną czytania dokładnie w stronę magnesu. No i podłączyć z powrotem przewody i oczywiście zaizolować to, czy zalać, żeby się tam nic nie dostawało. No i kurka, to jest właśnie to. Dobra, słuchajcie, biorę się za dubankę, bo trzeba troszkę podubać tutaj delikatnie, żeby niczego nie uszkodzić, bo kółeczko się przydaje. Praktycznie, słuchajcie, kółeczko jako kółeczko to jest tylko część, która trzyma nam magnes, trzyma nam czujnik i zasłania magnes. Więcej tutaj jakiegoś tam znaczenia nie ma, ale niestety tutaj musimy skrupulatnie się dostać do tego czujniczka, którego będziemy musieli potem podłączyć. Dobra, biorę się za wycinanie czujnika, żeby nie zatruwać waszego czasu. Po chwili się spotykamy. Żeby to nie było, że to są puste słowa. Tu słuchajcie, mamy nasz czujniczek. Myślę, że go widzicie. Tu jest ten nasz czujniczek. Tu już powoli zaczynają się pokazywać nam okablowania. Tego, słuchajcie, nie ucinamy, nie niszczymy, dlatego że to się nam przyda do blokowania obrotu tutaj łożyska, dokładnie w tej szczelince. Także staramy się wyciąć. No i dobra, ja biorę się dalej. Powoli bawiąc się wycinam, no i spotykamy się już, jak będzie całkowicie wycięty. Słuchajcie, spotykamy się już po wydłubaniu. Tu jest, nie wiem, czy to widać, myślę, że widać, cała ta bieżnia, która została przeze mnie już tutaj wydłubana, wyczyszczona. Tu już mam przygotowany czujniczek, który będzie za chwilę zamontowany. Jaki? To teraz, słuchajcie, jeżeli oglądacie film od początku, to wiecie. Jeżeli nie, to takie informacje, które są techniczne, bardziej zaawansowane, to będą, słuchajcie, tylko informacje dla osób, które po prostu wspomagają kanał. Bo, słuchajcie, no, niestety wiedza kosztuje. Zdobyć informacje, jaki to jest czujnik, słuchajcie, i poświęcić parę, popalić, bo naprawdę pracują na takim napięciu, że łatwo można uszkodzić, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, mam czujniczek, który za chwilę będę montował. Tu już sobie przygotowałem rureczki. Tu już mam, słuchajcie, wstępnie przygotowane przewody. To będę musiał sobie ładnie polutować, przylutować do czujniczka. No i co? No i bierzemy się za wklejenie. W każdym bądź razie, słuchajcie, musimy to wszystko solidnie przygotować. Pozakładać sobie rurki. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, to jest rzecz, która będzie pracowała w wodzie. Więc no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że niestety od wilgoci musimy się zabezpieczyć. Tak samo i tego miejsca tutaj wewnątrz, o tu, nie mamy za wiele, a czujniczek tych nóg jednak troszkę ma. Więc żebyśmy te nogi mogli pochować, to będziemy musieli no, troszeczkę tutaj te rurki tak no, wcisnąć, nie? Dobra. Biorę się za wycinanie nóg i lutowanie przewodów i spotykamy się za chwilkę, jak już czujniczek będzie zamocowany tutaj na kabelkach. No, także do zobaczenia za chwilę. No i dobra, spotykamy się już. Jak mam to zrobione, nie? Tak to wygląda, słuchajcie, czujniczek jest już zamontowany. Przyklejony, nie mam co prawda cieniutkich rureczek, ale spokojnie. Biorę się za wmontowanie czujniczka. Generalnie wiadomo, muszę troszeczkę ewentualnie tam dopracować, żeby on się mógł mi zmieścić elegancko. W każdym bądź razie powiem Wam tylko tyle,
I to też będziecie zadziwieni, ale niestety to są realia, że ten czujnik montujemy na płasko. Nie montujemy go jako stojącego czujnika, tylko leżącego. Jego powierzchnia szczytu jest tu, natomiast parametry, które są, nie odbiegają od parametrów czujnika oryginalnego, czyli tego wykresu, który faktycznie ma mieć tam miejsce, nie? No i dobra, słuchajcie, biorę się za zamontowanie, wklejenie, zaklejenie, obrurkowanie i spotykamy się, jak już to ładnie zaleje, żebyście widzieli, jak to jest zalane. I robimy oczywiście próbę, nie? Dobra, dzięki, do zobaczenia. No i dobra, spotykamy się już ponownie, słuchajcie, klej mi ładnie wysechł. Postanowiłem sobie pokazać Wam, jak składam to łożysko, żeby nie było, że to ja podłożyłem jakieś inne. Tu jest, słuchajcie, to łożysko, które było robione. Może mi się uda przybliżyć, żebyście zobaczyli czujniczek. O, to jest ten czujniczek wklejony. Czołem, tak jak mówiłem, tutaj do tego. Widzicie tę płaszczyznę? Zupełnie inaczej wygląda jak w oryginale. No i słuchajcie co? Muszę oddalić. To jest to, co widzicie w jednej ręce, prawda? Żeby nie było jakiejś tam akukum. Troszkę ten klej sech. Nawet sobie rękawiczki pokleiłem. No i teraz słuchajcie co, bierzemy się za wciskanie tego łożyska. Trzeba sobie troszkę pomóc. Łożysko, słuchajcie, mamy ściśnięte. Możemy sobie teraz podoginać tą blaszkę. Dobra, no i słuchajcie, w ten sposób mamy to łożysko tutaj, o. Proszę bardzo, to jest to łożysko, nie? No i co, teraz robimy próbę. Tu mam przygotowane dwie diodki świecące. Nie wiem, słuchajcie, jak to będzie widać, bo będę musiał pewnie znowu zgasić światełko. No i bierzemy się, słuchajcie, za podłączenie tego pierona. Mamy wstępnie już wpięte, wstępnie mamy wpięte przewodziki tutaj, dobra. Bierzemy się za łączenie następnych. Dobra. To mamy podpięte, to mamy położone. No i co teraz, słuchajcie, musimy zgasić światełko. O, nie wiem, słuchajcie, czy widać te dwie diodki świecące. Tu mamy dwie diody. I uwaga, patrzymy, co się z nimi dzieje. Kręcę łożyskiem. Kręcę szybciej. I w ten sposób, słuchajcie, kręcę na przykład w prawo. Kręcę w lewo. Na tej zasadzie, słuchajcie, nasz silniczek rozpoznaje, w którą stronę się obracamy. Czyli w którą stronę kręci się nasz silniczek, jest prawidłowo podpięty, czy nie ma jakiegoś tam błędu. O, teraz kręcę bardzo szybko, widzicie? To jest nasz czujniczek zamontowany prawidłowo, działający w 100% prawidłowo. No i to jest wykres, słuchajcie, prostokątny, tak jakbyśmy chcieli to na oscyloskopie zmierzyć. W każdym bądź razie w ten sposób, słuchajcie, gdyby ktoś zrobił, zaoszczędziłby ładnych kilkaset złotych, nie? Tak jak widzicie, tu nie ma, że jest coś tam nie tak. To jest to łożysko, które jest nasze podpięte, proszę bardzo. Żeby nikt nie powiedział, słuchajcie, nie zarzucił, widzicie, to jest ten przewodzik tutaj. Dokładnie, ja mogę w tym momencie nawet i wypiąć. Nie wiem, czy widać te diody świecące tu. Czy uciekły kabelki. Nie, dobra, widać. Mogę wypiąć te dwa kanały. O, i widzicie, że one przestały działać.
Także o. Coś tam nie łączy. Łączy. No, gdzieś coś cholera z jednym kablem jest nie tak. Jest. Nieważne. W każdym razie widzicie. To jest nasz efekt pracy. Tylko słuchajcie, no trzeba się niestety poświęcić i w ten sposób widzicie, ktoś może sobie zaoszczędzić, a naprawdę to wyrostka tanie nie są. Łożysko SKF-u, więc już nie powtarzamy filmu, bo znacie jak oglądaliście od początku. Także jeszcze raz dziękuję za oglądnięcie filmu. Subskrypcję poproszę sobie włączyć, będziecie wiedzieli coś tam gdzieś tam czasem nowego, co mi wpadnie do głowy, nie? Łożysko, słuchajcie, jak pamiętajcie, jak gdzieś komuś prezentuję, dam komuś w prezencie i ono wystartuje, dopiero wtedy filmik będziecie widzieli. Czasem jest tak, że leży u mnie coś bardzo długo zrobione. Gdzieś tam w wolnym czasie coś zrobię i później no leży. Ktoś tam, nie masz? Mam! No i co, działa? No działa, no to super. Ja się cieszę, mam trochę złomu mniej w pokoju. No i w ten sposób chociaż wy jesteście zadowoleni. Także słuchajcie, jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie. Subskrypcję poproszę. Przede wszystkim łapeczka w górę. Słuchajcie, liczę na te łapeczki, bo wiem, że bardzo często ludzie oglądają filmy, korzystają z moich filmów, ale niestety już tą łapeczkę kliknąć się w górę nie da. Nie chcę, no bo po co gościu ma mieć łapkę, nie? Także słuchajcie, naprawdę za ten trud i podziękowania możecie zrobić w ten sposób. Ok, także jeszcze raz dzięki, pozdrawiam, cześć, hej.